Proszę Państwa, przed nami grupa piąta. W sobotę Białoruś przegrała z Ukrainą 0-2. W Chorzowie trafili Kryszałowicz, Olisa Debe, Żewłakow i wszystko stało się jasne. Polska została pierwszym w Europie finalistą piłkarskich mistrzostw świata i w środę pojechaliśmy na kolejne spotkanie, w zasadzie już tylko o prestiż, o honor, do Mińska na Białoruś. Oto pierwszy gol w tym meczu. Roman Wasiluk, napastnik Spartaka Moskwa, piłkarz, który kilka dni temu podpisał kontrakt za 1,5 miliona dolarów, wykorzystuje nie najlepsze wybicie polskiego bramkarza, ogrywa polską defensywę i jest 1-0. Początek drugiej połowy, wydawało się, że Jerzy Engel coś zmieni w grze naszej drużyny, podpowie jak grać w tej drugiej połowie, a tymczasem bardzo szybko zdobyta druga bramka. Ponownie na listę strzelców wpisuje się Roman Wasiluk i jest już 2-0 dla naszych rywali. Grali jak natchnieni, grali z polotem, fantazją, grali także niezwykle zdeterminowani. Tutaj nieporozumienie między Kukiełką a Jerzym Dudkiem i Wasiluk trafia po raz trzeci do naszej bramki. Przegrywamy już 0-3. Polacy bez Bąka, bez także Tomasza Hajty, który musiał pauzować za drugą żółtą kartkę, którą otrzymał w tych eliminacjach w spotkaniu z Norwegią w Chorzowie, bez Radosława Kałużnego, który nie był w pełni sił. No i oczywiście ciężko grało się naszej narodowej reprezentacji. Tymczasem 61. minuta. Czekaliśmy na pierwszą bramkę dla naszej drużyny, a bramki strzelali nasi rywale. Bramki strzelał konkretnie w tym meczu Roman Wasiluk. Tym razem bardzo ładnie strącił mu piłkę Piotr Kaczuro, a napastnik Spartaka miał prawdziwy dzień konia. Czwarta bramka zdobyta w tym meczu przez tego napastnika w biegu między Kłosa a Kukiełkę pokonał Jerzego Dudka i przegrywaliśmy 0-4. Nasz honor uratowali bracia Żewłakowowie w 77. minucie. Michał dośrodkował na głowę Marcina i Marcin jak na jokera Jerzego Engela przystało, strzelił swoją trzecią bramkę w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata. Marcin Żewłakow w drugiej połowie zastąpił Pawła Kreszałowicza. Jeszcze na murawie na ostatnie dwa kwadranse pojawił się Radosław Gilewicz. Nie byliśmy jednak w stanie zmienić, odwrócić losów tego spotkania. Dobrze, że ta porażka przyszła teraz, a nie w pierwszym meczu turnieju finałowego na boiskach Japonii i Korei. Ostatnie sekundy meczu. Ostatni za chwilę gwizdek sędziego z Austrii Konrada Plautza. Białoruś-Polska 4-1. To Polacy jednak rozdają karty w tej grupie. To od nas zależy, czy Ukrainę, czy też reprezentacja Białorusi zagrają w barażach. Jak się okazało, trener Małofiejew miał rację. Wyrzucił ze składu Wielkiewicza, Hackiewicza, Ławrika, a Białoruś pewnie pokonała Biało-Czerwonych 4-1 po 4 golach Romana Wasiluka.